Dobry wieczór, Małgorzata Domagalik, program Niech Gadają i waszym i moim gościem jest dzisiaj premier Kazimierz Marcinkiewicz. Ja dzisiaj będę stała chyba, bo parę godzin temu doznałam kontuzji pleców. No i zobaczymy, tak się będę stała, trochę posiedzę, będziemy rozmawiali. A w sumie doszłam do wniosku, panie premierze, że to jest bardzo fajna pozycja, że może bym barmanką została, jak już nie będę dziennikarką. W barze się dużo rozmawia, prawda? Tak, myślę, że przy barze to jest taki też, może nie to, że współczesny, bo to też jest pewnie już od dziesiątków lat, no ale jednak taki konfesjonał, no trochę tam ludzi przychodzi i wyrzucają z siebie kawał swojego życia przy jakiejś szklaneczce, to jest bardzo fajne. Ale co, myśli pan, że więcej przychodzi tam facetów szczęśliwych, żeby podzielić się radosną nowiną, czy też nieszczęśliwych? W Japonii są w ogóle takie kluby dla mężczyzn, dla Japończyków, którzy po 12 godzinach pracy muszą iść do takiego klubu i są tam kobiety piękne, ale wygadane, a właściwie wysłuchane. One słuchają tych mężczyzn i ci mężczyźni za to płacą jakby całemu klubowi. I tego nie ma tak zorganizowanego w Europie, ale trochę jest. To znaczy my też od czasu do czasu lubimy gdzieś wyjść i gdzieś się wygadać komuś do rękawa czy do szklanki, a bar jest całkiem dobrym miejscem. Chociaż tak sobie robię retrospektywę, to nie pamiętam, żebym w jakimś barze opowiadała barmanowi o swoim życiu czy skrawku tego życia. Kobiety inaczej. Przy barze nie, ale zdarzało mi się w miarę pustej restauracji, gdy gdzieś tam sam jadałem, to zdarzało mi się, że rozmawiałem albo z kelnerkami, albo nawet z właścicielem restauracji, który przychodził, zapraszałem do stolika i po prostu sobie gadaliśmy. Jak jest taka pustka, człowiek ma chwilę wolnego czasu, a nie chce tylko myśleć, to rozmowa jest w takich warunkach najlepszym rozwiązaniem. Fajnie, że pan tutaj jest, bo jak się komuś wydaje, że to było proste, żeby pan dzisiaj tutaj był, to nie było to wcale proste, bo wiem, że mówił pan całej ekipie producentów, że dwa lata właściwie nie rozmawiał pan. Nie mówił o tematach politycznych, ale jakby o sobie starał się pan unikać rozmowy. Polityka to jest choroba śmiertelna. I ja oczywiście na nią dawno temu zapadłem. I jak wyszedłem z polityki do biznesu, na początku myślałem, że po prostu łyknę biznes, że po prostu łyknę finanse, że poznam jeszcze lepiej świat, że jeszcze lepiej nauczę się tego wszystkiego i będę wracał. Życie nie chciało, żeby to tak nastąpiło, w związku z tym i się pan po prostu się odsunąłem i najpierw myślałem, że wystarczy mi komentowanie i komentowałem, ale za często. I zobaczyłem, że to nie o to chodzi, bo tych komentatorów, którzy są na co dzień i którzy codziennie plotą różne rzeczy, jest za dużo. Natomiast ja zauważyłem, że jeśli ja patrzę z daleka, jeśli nie jestem w żadnej partii, a jeśli mi zależy na Polsce, to mogę komentować to z tej odległości, a więc i dużo rzadziej, dużo, no nie wiem, jakby to nazwać, bardziej obiektywnie. No to sobie, znaczy to takie własne obiektywy i subiektywne, tak. No ale każdy ma, tak. Każdemu się tak wydaje, że stara się być jak najbardziej obiektywny. Dokładnie. A że jak jest subiektywny, to jest uczciwy w tym swoim subiektywizmie. No ale co, dostanę jakiś rewanż, prawda? Bo właściwie mnie tu naprawdę dzisiaj nie powinno być. Ja bym proponowała, proszę się tylko nie przestraszyć, żebyśmy dzisiaj trochę poszli po bandzie. To znaczy, co to znaczy po bandzie? No żebyśmy, widzę, że pan ślinę przełknął. Po bandzie to... Widzę, że pan golob, tak? Że pan przełknął ślinę. Złapał pan już dystans do
do wszystkiego. Bo jak ja na przykład mówię panie premierze, prawda? Bo mam taki zwyczaj, że to chyba tak jest zresztą, że do byłych prezydentów, premierów mówi się panie prezydencie, panie premierze, że łapie się pan jeszcze na tym, że kiedy ja mówię jak się pan czuje, panie premierze, to słowo premier gdzieś tam przypomina panu to, co za panem? Czy ja naprawdę traktuję to powiedzenie, panie premierze, traktuję to jako taką ksywkę z partyzantki. Znaczy, byłem w partyzantce, miałem ksywkę premier, aha, no i teraz do mnie dalej mówią premier. Ale aha, tak naprawdę ja ze względu na to, że 6 lat żyłem w Londynie, ja bardzo szybko, naprawdę prawie ze wrócił wszystkimi, pan na ziemię? Przychodzę na ty. I wtedy nie ma żadnego aha premier, jest Kazimierz czy Kazik i jest wszystko w porządku. Nawet na Zachodzie to też mówili troszkę inaczej, zdrabniali to moje imię, bo Kazimierz to nie jest tak, zachodnie na przykład. Nie jest takie zachodnie imię, więc to różnie bywało. I ja naprawdę nie mam kompletnie z tym żadnego problemu. Czy to jest tak, jakby każdy mówi, jak u kogoś lubi magisterem gier, to u pana akurat jest premier, chociaż jakbyśmy o tym MGR, to pan ma i MGR z prawa i MGR z fizyki, tak? Czy tak naprawdę z fizyki? Fizyka jest... Ja skończyłem fajne studia, naprawdę Uniwersytet Wrocławski, to jest bardzo dobry, piękne miasto, świetne studia, jako w ogóle studia i jeszcze na dodatek fizyka z kapitalnymi profesorami, których naprawdę pamiętam do dziś, na przełomie lat 80., więc jeszcze ze strajkami i z takim niesamowitym klimatem, naprawdę, no ja Wrocław kocham do dziś i kocham tamte czasy i kocham fizykę, bo fizyka mi bardzo dużo dała. Mi się udało skończyć te studia, pamiętam równania Maxwella, pisałem moją pracę magisterską, obroniłem ją na 5 i sama praca była na 5 i jeszcze studia skończyłem też na 5, więc ja naprawdę traktuję te studia jako rzecz dla mnie przełomową. Ale to od razu może, bo takie się pojawiło, bo ja zaglądam na czaty i kiedyś robiło mi się słabo, jak czytałam o sobie to, co czytałam, a dzisiaj czasami odpowiadam, uśmiecham się. Taka sobie czasami zabawna lektura. Ale padały takie pytania, no dobrze, ale kiedy pan już nie był premierem, tak, a wcześniej był pan posłem, ale kiedy pan na przykład pojechał do tego Londynu, to jakie pan miał, że powiem, podstawy do tego, żeby w poważnej instytucji zajmować się doradzaniem w bardzo poważnej sprawie, jaką są pieniądze? Czyli ja całe życie inwestowałem w siebie. Ja przeszedłem, skończyłem fizykę, skończyłem studia podyplomowe z administracji, nie skończyłem ekonomii, skończyłem 5 semestrów z 6 studiów doktoranckich z ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. Skończyłem roczne studia Sheffield, robione Uniwersytetu Sheffield, zrobione w Polsce w zakresie komunikacji interpersonalnej. A mówi pan dobrze po angielsku? Nie. Nie? To nie przeszkadzało? Przepraszam, ja mówię tak, że nie mam problemu z pracą po angielsku, natomiast nie jestem zadowolony z tego, w jaki sposób mówię. Jak na prawdziwy, na prawdziwy bar przystało, to panie premierze, może trochę wody? Dlatego, że pamiętam, zacząłem się uczyć języka angielskiego, mając 43 lata, czyli 100 lat temu. A pamiętam to dokładnie, bo wyjechałem na miesiąc do Londynu. I w grupie miałem całą masę Azjatów, Azjatek. To oni trochę z innym akcentem mówili. My wszyscy słabo mówiliśmy. Uczyliśmy się. Ale jak się przedstawiałem, mówię, że jestem Kazimierz Marcinkiewicz i że mam 43 lata, a oni no. 34. No, 43. No. I to no, każdy by zapamiętał. Każdy by zapamiętał takie sformułowania. Chociaż i one wobec mnie padły. W związku z tym pamiętam, że zacząłem się uczyć angielskiego, mając 43 lata. No, a imię jego 44, tak? No, prawie.
Czyli co, żeby już zakończyć ten Londyn, to to było po umiejętnościach, czy troszeczkę ktoś przelobował? Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Płacili mi dobrze. W jednej instytucji 1,5 roku, w drugiej instytucji prawie 5 lat. Myślę, że no mam ponoć błękitne oczy, ale czy to na pewno ma pan, za oczy? To, ma pan błękitne, a proszę powiedzieć, a faceci pana lubią? No, myślę, że tak. Mam bardzo dużo przyjaciół, bardzo dużo znajomych. Chociaż nie znam się na facetach, ale... Nie wiem, czy się znam na kobietach, ale lubię kobiety. Jak, bo nie usłyszałam, że lubi pan kobiety, tak? Tak, lubię kobiety. A za co? Bo, pani Małgorzato, to jest w moim przekonaniu tak, że w każdej kobiecie można znaleźć coś wspaniałego. Coś albo pięknego, albo coś dobrego, albo coś wyjątkowego. Coś naprawdę wspaniałego. I tu naprawdę, no myślę, że w każdej. Panie premierze, ale serio teraz, bo każdy facet to ale jest... ja to mówię serio. Ja rozumiem, ale chciałam zapytać, to miało implikować następne pytanie. Serio, bo pan mówi, że w każdej kobiecie można znaleźć coś tak, w każdym człowieku, tak, prawda? Tak. Ale co takiego jest dla pana w kobiecie... Na co zwraca pan uwagę? Co panu imponuje? To zależy kiedy, z kim i jak. No, z kobietami czyli... rozmowa jest genialna. I ona jest, rozmowa jest genialna nie tylko dlatego, nie tylko wtedy, kiedy kobieta jest mądra, inteligentna i fajna. I ma dużą wiedzę i rozmowa jest super, ale także dlatego, że kobieta robi coś z włosami, robi coś z ustami, spogląda w taki, a nie w inny sposób, porusza się tak, a nie inaczej, zakłada nogę na nogę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, cały ten entourage kobiety jest po prostu kapitalny i to się zupełnie inaczej słucha niż wtedy, kiedy się rozmawia z facetem. Właśnie zadałam to pytanie, czy faceci pana lubią, bo niewielu jest mężczyzn, którzy kiedy, no teraz co mam powiedzieć, spadają z pewnej pozycji, czy no, nie są tam, gdzie byli na tym szczycie, tak? Nie są, no, pan spadł z takich notowań, gdzie 70% Polaków mówiło, że podoba im się taki premier jak Marcinkiewicz, ponad 70%. I że pan właśnie wrzucił na ten luz i że pan siedzi i pan mówi na przykład, no ja robiłam rozmowy z wieloma politykami, od Jarosława Kaczyńskiego, bo było też pytanie, dlaczego z nikim z PiSu, po naprawdę takiej, no, istotnych politykach dla każdej partii i rzadko mówią, chociaż Jarosław Kaczyński ostatnia powiedział w programie, PiS. Że jest dużo ładnych kobiet na Nowym Świecie. I nawet ja się zarapałam na komplement. Program był na żywo, może dlatego. Ale że tak właśnie mówią, to co potem bardzo opisowo, fajnie pan to opowiedział. Można nakręcić jakąś scenę. Jak kobieta mówi, jak siada, jak zakłada nogę na nogę. No bo to wszystko jest, co? Też seks appeal jakiś, tak? To jest to, co jest atrakcyjne. To jest interesujące, tak. No dobrze, a jeszcze, żeby tak parytetowo do sprawy podejść, to jak pan uważa, jaka cecha u mężczyzny jest taką cechą, której kobieta nie powinna przeoczyć? Że to jest istotne. Znaczy, mężczyźni są prości. W obsłudze? Tak, są prości w obsłudze. W moim przekonaniu kobiety sobie z mężczyznami bardzo dobrze radzą, bo my naprawdę jesteśmy absolutnie prości, jak konstrukcja trepa. Ale to sam pan wie, że to prowadzi do wielu kłopotów, ta wasza prostota. Bardzo możliwe, no ale taka jest nasza konstrukcja i mimo, że świat jest ułożony pod nas i był układany przez wieki pod nas, to znaczy świat jest męski, absolutnie męski, jest przyjazny dużo bardziej mężczyzną niż kobietą, to silne kobiety radzą sobie w tym świecie lepiej niż mężczyźni. Kiedy pan przestał być premierem? Ile to już jest lat? 2006? 6, tak. 2006, to mamy 16 lat, tak? 16 lat. 16 lat.
16 lat temu taki sposób bycia, jaki pan zaproponował Polakom, wydawał się być na pewno nieznany, ale także szokujący. Robił pan swego rodzaju polityczny show, tak? To trochę po amerykańsku pan. Tu pan zatańczył na studniówce, tu co tam, no już nie mówię o tym jest, ale był pan taki bliski, tak? Nie było tej granicy. Trwało to krótko. 9 miesięcy. Ale to były jedne z najpiękniejszych miesięcy w moim życiu. Bo była władza? Tak, dlatego że ja się przekonałem, ja politykę zacząłem uprawiać jeszcze w latach 80. Jeszcze w podziemiu. Byłem redaktorem naczelnym jakichś tam dwóch pism podziemnych, rozprowadzałem książki, drukowałem różne wydawnictwa, no, robiłem różne rzeczy w tak zwanym podziemiu solidarnościowym. Przesiąknąłem polityką jeszcze w PRL-u, polityką wolnościową. Wolność dla mnie całe moje życie znaczyła bardzo, ale to bardzo dużo. No i dotarłem do tej polityki i polityka zawsze była dla mnie po to, żeby zmieniać świat. Zmienił pan? Tak, uważam, że przez te 9 miesięcy. A co pan zmienił dla mnie jako obywatelki? Przez te 9 miesięcy zmieniłem sporo. I na pewno pierwszą i najważniejszą rzeczą to jest te 67,8 miliarda euro dotacji, bo z tych środków my mamy masę kilometrów autostrad, dróg szybkiego ruchu, stadionów, oczyszczalni ścieków, kanalizacji, światłowodów, całą masę bardzo nowoczesnych linii technologicznych w zakładach pracy, w firmach produkcyjnych, tak? W rolnictwie, wszędzie. Naprawdę te pieniądze absolutnie zmieniły Polskę i ja jestem z tego totalnie dumny. A czy pan dumny. Pamięta, bo tego nie wiem, dlatego pytam, kiedy przestał być pan premierem, to z tych 70% spadł pan do ilu? Był taki jakiś, zobaczył pan, że jest taki sondaż? No ile tam było? Pani Małgorzato, to akurat jest... Nie, ale mówimy o sondażach. Akurat jest tak, że ja pamiętam grudniowy sondaż. Mhm. Czyli to już było 5 miesięcy po odejściu z premierostwa. No i ile miał pan ciągle? Miesiące. Szokujące. No ale to proszę, nie, naprawdę szokujące. Szokujące. Ale jak można sprawdzić, RMF to może pan... RMF to robił to badanie. Rozumiem, ale jak można... 83. 83, no to naprawdę. To, no więc tym bardziej... Tak sobie myślę, bo miał pan szansę zostać naszym prezydentem, tak twierdził Jarosław Gowin. Pokomplikował pan sobie, czy też zmienił pan swoje życie prywatne. Jestem ciekawa, czy to ta zmiana u pana, taka jaka była, czy ta zmiana na przykład w Anglii, możemy sobie odpowiedzieć, że nie, prawda? Bo premier Johnson wybrał sobie życie, jakie chciał, tak? Miał romans, ma dzieci, jest w tej chwili mężem stanu. Tak można powiedzieć w całej też historii świata z Rosją i z Ukrainą, prawda? Ale Gary Hart w Stanach, no niestety romans i koniec po sprawie. Myślał pan czasami o tym, że nie wnikając tutaj w szczegóły, bo zawsze uważam, że ta druga strona, której tutaj nie ma, dlatego nie ma tutaj, nie chcę w to wchodzić, że gdyby wtedy podjął pan inne decyzje, albo by panu serce nie zabiło w rytmie czaczy, to może byłby pan tym prezydentem. Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być prezydentem Polski. Mówię absolutnie szczerze poważnie. Absolutnie. Mhm. Nie o tym nie myślałem, dlatego że to premier zmienia Polskę, a nie prezydent. Prezydent ma bardziej godnościowe stanowisko, ale to premier rządzi, to premier podejmuje decyzje, to premier wydaje pieniądze. To naprawdę premier może zmieniać Polskę, a nie prezydent. Ale... Prezydent tylko w niektórych sprawach i naprawdę w niewielu. Naprawdę w niewielu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że trochę mi się poharatało życie, no i, ale sobie z tym radzę. Mhm. I tak jak Edith Piaf, chociaż to kobieta, zaśpiewałby taki pan jak ona, niczego nie żałuje. Ma pan taką filozofię życia? Ale to już było. I nie wróci więcej. No nie, to jest bardziej tyle romantyczne. Lat, no ale to jest bardziej romantyczne.
Nie żałuję niczego, to jest taki statement? Nie, to nie chodzi o to, o żałowanie czy nie. Mhm. Ja się nie oglądam. Mhm. Ja się nie oglądam za siebie, naprawdę. To, co w tej chwili się dzieje między nami, to już jest przeszłość. Mhm. To nawet nie jest teraźniejszość. Wiem, to już ekspira, że każda fala już nie ma sensu się tym zajmować, bo to jest historia. I oczywiście warto się z historii uczyć i nie popełniać już tych samych błędów, ale trzeba patrzeć do przodu, naprawdę. Mamy życie przed sobą, fajne życie, intensywne życie, łapać je za nogi. Świetnie, cudownie. Panie premierze, życzę każdemu. Ale to mówimy sobie tak dzisiaj, prawda? Ale jednak walec medialny, który po panu przejechał, właściwie rozjechał pana na miazgę. Teoretycznie nie miał pan prawa się z tego podnieść. Mogę mówić to, co mieliśmy tam. Począwszy od alimentów, o jakichś pana zdjęciach, o których pewnie by pan nie chciał, prawda? Teraz jest ten słynny, głośny proces Johna Deppa z jego byłą żoną Amber. I to jest jak Bergmana się ogląda tego. Ludzie, którzy się bardzo kochali, opowiadają o sobie rzeczy wykluczające się, ale też rzeczy straszne. I nie o tym chcę mówić, bo co chatka, to zagadka. Tylko jakim prawem ja, pan, Kowalski, czy panowie, którzy teraz piszą, czy panie, zaglądamy tam pod tą kołdrę? Kto nam dał prawo wypowiadać nasze zdania, obrzucać jedną czy drugą stronę? Jak pan sobie z tym dał radę? Nie, z tym nigdy nie miałem problemu. I ja trochę usprawiedliwiam ludzi, dlatego że ja poszedłem po bandzie, tak? Poszliśmy czy po bandzie. Czy to była ta sesja w Vivie, czy co było po bandzie? Tak, to była ta sesja. No parę takich rzeczy było, które rzeczywiście trochę żyliśmy online, na żywo. I to było niepotrzebne nikomu. Ja za to, że naprawdę wielokrotnie... A czemu to pan wtedy robił? Nie wiem, nie potrafię powiedzieć. No, głupota jakaś, coś mi strzeliło do głowy. I za to przepraszałem już tyle razy, że naprawdę nie chcę przepraszać. I dlatego ludzie być może rzeczywiście mieli prawo, żeby trochę hejtu wylać. Trochę? Tak, i ludziom to pomaga zawsze, że to wyleją trochę hejtu, fajnie, wyrzucą z siebie pokurę, popier i tak dalej, powyzywają i czują się lepiej, to fajnie. No jest, przynajmniej zrobiłem tak, że trochę mnie jest lepiej ulżyło, niż... Tak. Trochę ludziom ulżyło. Mm. No jest fajnie, a mi to nie robi naprawdę żadnego znaczenia, bo to, że obcy ludzie oceniają nie mnie, tylko oceniają to, co media o mnie podają, to przecież oni oceniają media, a nie mnie. Naprawdę, na mnie nie robi to żadnego wrażenia. No, ale panie premierze, premier, który czyta o sobie, że jest alimenciarzem, że mu będą, nawet tu czytałam, że kiedyś robiłam zresztą też program z Rutkowskim, że wpadnie zaraz i będzie pod bronią, nie wiem, co z pana ściągał akonto, to jak tą sprawę zamykamy kropką, czym wielokropkiem? Nie, dla mnie to nie ma absolutnie znaczenia i naprawdę ja... Ale to jest aktualne, czy nie? Ja myślę cały czas do przodu i układam sobie życie tak, jak lubię. Ale to jest aktualne, jestem czy nie? Szczęśliwym. Że jakby tu wskoczył Rutkowski, to mógłby nabroić. Rutkowski? No, detektyw. Nie wiem, stał kiedyś u mnie pod drzwiami, nie wiem po co. Coś ale mnie mówił, ale głową. Ja sobie wszedłem do domu ma i było dach tyle. Nad głową? Nie mam problemu. Ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam dach nad głową. No bo to jest bardzo ważne. Jestem szczęśliwym człowiekiem. A na kromkę chleba pan ma? Na kromkę chleba, nawet może czasem z masłem. Chociaż z masłem. Teraz jest cholernie drogie. Mhm. Pan jest twórcą wielu takich bonmotów i pod jednym bym się podpisała, żeby już zakończyć ten wątek. Bo to wydaje mi się to bardzo zabawne, ale też bardzo w punkt. Kiedy pan przy swoich kłopotach różnych związanych z miłością powiedział, że wytrzymałem i z alimentami, wytrzymałem małżeństwo, to i wytrzymam więzienie. To jest, to się można śmiać, to jest gorzki też może śmiech, ale chyba tam dużo jest, prawda? Prawdy, tak generalnie.
generalnie. Znaczy inaczej. Ja nie narzekam na swoje życie i naprawdę nigdy nie narzekałem. Kompletnie nigdy nie narzekałem na swoje życie. Natomiast rzeczywiście... A i nie na życie z panem? Rzeczywiście... Nie, raczej nie znam takich przypadków, żeby ktoś narzekał na życie ze mną. Nie kojarzę. Naprawdę kompletnie nie kojarzę, żeby ktoś narzekał. Natomiast rzeczywiście dotarła do mnie lawina informacji o tym, jak wyglądają rozwody w Polsce, jak wyglądają rozejścia się ludzi w Polsce, ile jest nieszczęść, ile z dziećmi, ile z różnymi, ile jest jakichś tam molestowań, ile Pan jest jakiejś przemocy. Trzech synów i córkę. Pięcioro wnuków. Ta ilość informacji, która wtedy do mnie dotarła, no była jednak porażająca. To znaczy państwo sobie nie radzi z tym wszystkim i my wszyscy chyba też sobie nie radzimy. Dobra, no to właśnie... Ja dlatego też postanowiłem być publicznie jeszcze bardziej pozytywnym człowiekiem, bo wiem, że taki pozytywizm, takie pozytywne podejście do życia, taka radość życia jest zaraźliwa. Zarażam. No i na pewno krzywdy nie robi, prawda? I nikomu. A żeby tak już nie było za słodko, chociaż na moment, to proszę powiedzieć, czy był taki moment w pana życiu, no nie jak się pan urodził i nie 40 lat temu, no ale za takiego życia Kazimierza Marcinkiewicza, już nie premiera, już nie w polityce, że usiadł pan na kanapie i pomyślał, kurczę, ciężko jest. Nie wiem, czy dam radę. Ciężko, że nie o to mi chodziło. Wiele jest takich momentów w życiu, bo życie jest takie, jakie jest i spadają na głowę różne, u mnie się odbijają, bo głowa łysa, więc... Ale nie ma pan za czesek. Ale jest poślizg taki, bardzo dobry. Oczywiście, tylko że też trzeba nauczyć się z tym żyć, tak? Ja w pewnym momencie znalazłem jogę, w pewnym momencie znalazłem bieganie, potem dodałem pływanie i triatlon. Znalazłem takie miejsca, w których mogę sobie rozważyć to, co robię, wytworzyć trochę endorfin w sobie i znów przerobić coś, co znów na mnie spadło, na coś pozytywnego. Ale biegnie pan bezmyślnie czy z myślą? Ja nawet rzadko biegam z muzyką, bo mam dużo rzeczy do przemyślenia i lubię to. Ja lubię, bo to wtedy pod zmęczeniem, jak człowiek się zagłębi w swoje różne zakamarki fajnych rzeczy i będzie próbował znaleźć rozwiązania, to one dużo fajniejsze przyjdą. A znów sięgnę do początku, myślę, że fizyka spowodowała, że jestem dosyć kreatywnym człowiekiem, także w odniesieniu do znajdowania sobie dróg wyjścia z różnych zakrętów i trudności. A czy można panu zrobić przyjemność? Oczywiście, zawsze. Ale czym? Czym można? Tak. Oj, to są rzeczy niesamowite, bo ja szukam przyjemności w życiu. Naprawdę. W dużej mierze życie to jest próbowanie, a próbowanie to jest szukanie przyjemności. I ja te przyjemności w różnych takich miejscach znajduję, tak? Naprawdę proszę mi wierzyć, że w momencie, kiedy przepłynąłem 2 kilometry w Zatoce, przejechałem po górkach, zresztą kaszubskich, 90 kilometrów na rowerze, tak? I przebiegłem 21 kilometrów, to po pierwsze, nawet nie musiał mi nikt bić brawo, przybijać piątek, sam ani nic takiego. Po prostu ja nawet się potem zdziwiłem, że na zdjęciach, jak zobaczyłem, że ja biegnę ten ostatni kilometr, ja jestem cały czas uśmiechnięty. Endorfiny, ja jestem zadowolony, tak? Jestem kompletnie wykończony. Ale pan jest bardzo wymagający, bo tak, pływania pana trenerem, czy też nauczycielem, który pana doskonali, jest olimpijczyk. Tak. Kiedy dla braci Collins, co zresztą uważam było bardzo fajne i nie rozumiem tego hejtu. Nie wiem, czy pan dobrze boksował, obejrzałam to. Mnie się nie podobało, wolę Michalczewskiego, ale okej. Ale to była szczytna sprawa, więc myślę, że tego luzu też można panu pozazdrościć. To z kolei mistrz świata,
tak, pięściarz, tak. To tak pan wysoko stawia, to nie taki pierwszy trener. No i, z, i to jest, czy to źle? Jakieś dziwienie. Nie, no to no nie każdy tak może, to rozumiem, no trzeba, że premier tak. Trzeba sobie stawiać wysoko, absolutnie. Premier tak może, ale no to już tak, tak jak już jesteśmy tak wysoko, no to w piłkę grał pan z Orbanem, z Erdoganem, z premierem Tuskiem, a który z nich grał najlepiej? Czy wszyscy tak na pół gwizdka? Nie, nie. Z nich to, z tych akurat to na pewno Tusk. Ale ja też grałem z całą masą byłych piłkarzy. Ja, raczej pomoc albo obrona. Jestem mocno wybiegany. Zawsze zresztą byłem. Miałem kondycję pewien zmysł spojrzenia na... Nie mam techniki za dobrej, ale zmysł spojrzenia na ruchy innych powoduje, że całkiem nieźle broniłem. Pamiętam dwa mecze takie w Londynie, jeden na stadionie Crystal Palace, gdzie naprawdę leciał potworny deszcz, a my graliśmy w jakiś mecz charytatywny, nawet nie pamiętam o co. I potem pamiętam, to była jeszcze przy O2 Arena był taki klub Beckhama, takie stadiony małe i tam mieliśmy taki turniej, grałem między innymi z Janem Krzysztofem Bieleckim, z Szymkowiakiem na przykład. Ale on oprócz tego, że lubi, to dobrze gra? Nieźle gra, tak. I tam zresztą rozwaliłem sobie wiązadła krzyżowe w półfinale, a wygraliśmy ten turniej. W finale właśnie z Anglikami to też był jakiś tam turniej charytatywny. Tutaj tak patrzę na Tomasza Goloba, bo Żużel, prawda, no Gorzów, to pana też, ale nie chodzi pan często, czy chodzi pan? Jestem z kibicem Stali Gorzów cały czas i często oglądam mecze. Staram się chodzić na Żużel, bo Żużel... Pewnie każdy sport w jakiejś mierze, ale żużel bardziej. Nikt nie pokocha żużla oglądając go w telewizji. Jak nie pójdzie, ja wiem. Trzeba pójść, trzeba pomąchać. Ja chodziłam we Wrocławiu. Tak, no to jest zupełnie, to jest inny sport, jeśli jest na żywo. Więc staram się zawsze gdzieś pojechać i obejrzeć jakieś fajne zawody, bo żużel jest ile ciekawy. Ile pan ma lat? 62. 62. Dużo to, że mało jest. Znaczy, pani Małgorzato, no bądźmy szczerzy, tak? Ja przeżyłem pewnie ze 100. Naprawdę. Przy mojej intensywności życia. Ja całe życie pracowałem na 2-3 etaty i robiłem całą masę różnych rzeczy społecznych, niespołecznych. Więc ja naprawdę przy takiej intensywności ja przeżyłem więcej niż mam w dokumentach. Ale ja pan... Natomiast ja się czuję jak... 30-latek, wiem. 40-latek. Teraz już 40-latek. 40-latek. No to teraz proszę powiedzieć, jak pan siada ze swoimi kolegami przy barze i oni mają tyle lat co pan i pan im mówi, że joga, bieganie po górkach, pływanie, rower, piłka nożna i co tam jeszcze, to oni rozumieją, o czym pan mówi, czy oni pana lubią? Tak, lubią. Lubią, ale wielu z nich tego nie robi. Ale wielu z nich chce to robić. A ja nie jestem człowiekiem, który narzuca. I nigdy nikomu nie narzucałem, nawet myślę, że w wychowaniu nie stosowałem. Raczej metodę przez przykłady niż przez narzucanie też. Tak, też, no wbrew pozorom, Boże, przykłady są dobre i złe. Więc można jedne i drugie bardzo fajnie wykorzystać. Więc nie, to ja nie jestem jakimś szalonym takim człowiekiem, który zaraz wszystkim każe. Ale jednak przekonałem się, że pewnie już są więcej niż dziesiątki, może i nawet setki osób, które ze względu na to, co ja robię ze sportem czy ze zdrowym trybem życia, to też zaczynają to robić i mnie się to podoba. No ale to musi być pan wiarygodny. A jak czasami pan już tak się zmęczy, już pobiegnie, popłynie... Nie wiem, smaruje ten chleb masłem, to jaką pan ma wadę, którą pan widzi, to pana wkurza u siebie, że to tego się nie da jakoś wytrzebić? Ja myślę, że generalnie człowiek nie jest dobry od mówienia o swoich wadach. Nie, dlaczego? Są tacy.
Ja na przykład mam zaletę, że przerywam. Zaletę. Mhm. O to właśnie chodzi. Więc... Ale no za co? Co pan by... Co myśli pan, że gdyby tej cechy pan nie miał, to byłoby panu łatwiej? I innym z panem też. Nie wiem, ja... Głupie to naprawdę, ale no. Ja uważam, że ja jestem za dobry. Dla świata, dla siebie? Tak, ja jestem za dobry. Mi boks dopiero pokazał, że ja nie potrafię dać po gębie, naprawdę. Ale może dlatego, że nie potrafi pan, jak mówił Michał Czeski, nie jest ważne dać po gębie, tylko tak się ustawić, żeby nie dostać zwrotnej. Tak, ale jak trenowałem z Robertem czy z Michałem, który był także moim sparring partnerem i jak ich pierwszy raz biłem po twarzy, to ich przepraszałem. To było naprawdę cios i oj, przepraszam, ojejku. Mhm. Oni się śmiali z tego i dawali mi z powrotem, bo mówili, że musisz nauczyć się dawać ciosy i przyjmować ciosy. Jedno czyli pana i w bramie drugie. Nie ma co zaczepiać, ja tego tak? nie umiałem, a troszkę się jednak nauczyłem. Panie premierze, pana w bramie nie ma co zaczepiać. Ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem, ale myślę, że z każdym bym sobie poradził. Dobrze, a także teraz w ramię. Chciałam zapytać o tą wiarygodność, no bo tak, kiedy spotkaliśmy się 13 lat temu w innej stacji, no tu też kanał sportowy, a wtedy w TVN24 w programie Ona i On, to pamiętam, że wtedy na mnie wrażenie zrobiło to, że pisał pan wiersze, które czytał pan w kościele, prawda? Czytał pan wiersze w kościele? Nie. Tak wtedy wiersze mówił. Pisałem zupełnie jak byłem w, miłosne to były. Jak byłem w szkole średniej, kompletnie ich nie pamiętam. W kościele pan śpiewał. A w kościele śpiewałem. Mhm. I teraz tak, to bo oczywiście ja rozumiem, jest droga życia, tak? Zaczynamy. Upanek Anioła Kaczmarskiego śpiewałem na pogrzebie lidera Solidarności Gorzowskiej, gdzie było 3, 4, 5 tysięcy ludzi. Zresztą gra pan na gitarze, ludzi, tak? I grałem na gitarze i śpiewałem Upanek Anioła. Bardzo trudną... Pamięta pan, jaki był tekst? Nie, bardzo ciężki. Kiedy... Oj, bardzo ciężki tekst, naprawdę. I tekst ciężki, i muzyka bardzo ciężka, ale bardzo, bardzo piękna. Mhm. Nie wiem, że ja miałem taką odwagę, że to śpiewałem na To śpiewał zupełnie. Pan to. Teraz jakbyśmy porozmawiali o rapie, to nie wiem, czy ze szczegółami, ale na przykład wiem, że jest pan fanem, nie za dużo, Maty na przykład. No to są... Czyli pan jakby się nie starzeje, słucham pan trochę idzie. Maty. Mhm. Nie, ale o co z kolei... w nim jest takiego? Nie, to z innych powodów. Znaczy, że on mnie mówi ta o nas? Muzyka bardzo mocno nie kręci i ja jej długo słuchać nie mogę. Mogę wysłuchać jednej płyty, może dwóch. Natomiast to nie jest muzyka, którą słucham cały czas. Zresztą w ogóle zmieniam muzykę, ale słucham polskiego rapu przede wszystkim dlatego, że chcę wiedzieć, co młodzi ludzie wiedzą, co młodzi ludzie myślą o Polsce. I co? Rozumieją Polskę? Tak, absolutnie. Mhm. Są tacy sami, jak my byliśmy 100 lat temu. Ja tam nie pamiętam, co było 100 lat temu. Taki żart. Ale tego, no bo wykonał pan taką woltę, bo ja to nazywałam drogą życia, tak? Że uczymy się metodą prób i błędów, no nie wiem, czegoś tam pan, ale pan od konserwatywnego, jak mówiono, wojownika, wskoczył w garnitur liberala. Kogoś, kto jest, no już nie będę mówiła o utopii czy nie, ale który jest bardzo tolerancyjny, jest bardzo otwarty na świat. Nagle mu mnóstwo rzeczy, które kiedyś mu przeszkadzały, robił wykłady, że tak nie należy, nie powinno się i tak dalej. Nagle świetnie się w tym innym świecie. Czy to jest naturalny rozwój, dojrzewanie człowieka, czy to tutaj coś innego się nam stało? Po pierwsze, nie nagle. A jak to długo? Po drugie, trwało? Ja skończyłem jeszcze jeden uniwersytet. A mianowicie, jeszcze JSE, uniwersytet skończyłem, Advanced Management Program na JSE Business School, ale 10 lat temu, ale w Barcelonie zresztą, ale ja skończyłem uniwersytet, nie wiem jak go nazwać, wyjazdowy. Ja zwiedziłem świat.
Ja byłem właściwie na każdym kontynencie. Ja byłem w kilkudziesięciu krajach świata i to nie po to, żeby się tam opalać, tylko po to, żeby poznawać tamtą kulturę, żeby poznawać ludzi, żeby poznawać potrawy, żeby poznawać zwyczaje, żeby poznawać mentalność. I to spowodowało, że nagle stał się pan liberałem. Tak. Szanuję ludzi. Naprawdę, w momencie, kiedy ja sobie mieszkałem na przykład na Bayswater w Londynie, tuż nad, nad Hyde Parkiem i kiedy ja sobie chodziłem po tych parczkach tam, ulicach i od czasu do czasu czułem jakiś taki dziwny zapach. To nie był zapach tytoniu, tylko zapach zupełnie czegoś innego. I oni sobie palili różne rzeczy. I ja zobaczyłem, że to im nic... A pan palił? Ja nie palę. Ale spróbował Nie palę. Nie mogę o tym mówić. Dlaczego? No bo w filmach o tym mówią. Bo nie można. Ale kocham Leroya za to, że wprowadził marihuanę tą zdrowotną w Polsce i pewnie wprowadzi dalej, bo świat musi się rozwijać. My widzimy, co jest złe, a co jest dobre. W Polsce dużo gorsza jest woda, nie wódka, ale woda, znaczy pijemy jej za dużo i ona nas niepotrzebnie zmienia, postarza i różne rzeczy z nami robi. A na przykład właśnie marihuana, która niewiele złego człowiekowi robi, a właściwie nic złego, tylko w nadmiarze i to bardzo dużym. No, no wiecie pan, ale jakby mnie pan zapytał, czy ja paliłam? No właśnie, paliła pani... Nie. No rozumiem, jakie są teraz komentarze, ale nie, pan nie może tak odpowiedzieć. To kto jest z nas bardziej wolny? Ja mogę odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Ale ten postęp, bo to jest takie pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście pamiętam, kiedyś rozmawiałam z Zbigniewem Bońkiem i on zwrócił uwagę na taki niby nic nieznaczący fakt, że kiedy był młodym chłopakiem i grał w piłkę w Bydgoszczy, to co drugi trawnik miał tabliczkę nie depcz trawy, prawda? I nasze pierwsze podróże ludzi, Polaków do Londynu, za granicę i nagle się okazuje, że na tej trawie to wszystko. Po prostu tak. Wszystko. Można co robić, wymyśli, co to człowiek to tam robi, tak. Wymyśli, że to jest właśnie, dokładnie. Że świat jest dla ludzi trochę, tak? Świetnie, no o to chodzi. Czy pan prywatnie wyszedł na prostą? Czy chce pan zapytać, co ja myślę byłem, prywatnie? Tak, ja zawsze chyba byłem na prostej. No, znaczy nawet jak byłem na zakręcie, no to... To okazywało się, że to jest... Tak, miłość jest najwspanialszą rzeczą na świecie. No, jedną Nakręca, nakręca facetów. No, ludzi w ogóle, nie? Nie, no czemu? Absolutnie ludzi. Ja bym nie powiedział tylko o facetach. Może nawet bym powiedział, że facetów za mało nakręca. Że, a kobiety jak najbardziej. Jest pan zakochany? Nie. A zna pan tą piosenkę? Bo już tak cytujemy te piosenki. Że jak to jest, Kaziu, Kaziu, tak? Zakochaj się. No znam, bo śpiewają. Ale co, wyobraża pan sobie, no ma pan dopiero 62 minus, tam pan mówił 42 lata, wyobraża pan sobie życie solo? Nie. Nie wiem dlaczego, ale to chyba nie jest też obraziwe, ale jest takie, ja powiedziałam panu to przed wejściem do studia, bo pan siedzi, a ja stoję, ale proszę się dzielić. Ale, ja, ale ja się świetnie czuję. Ja chyba jednak już nie będę siadała tylko, bo bardzo fajnie mi się rozmawia z takiej pozycji stojącej. Ja się niedobrze czuję, jak tak? Kobieta stoi, ale, ale to uzgodniliśmy przed programem. Ale powiedziałam panu, że pan jest takim trochę frikiem, no takim, który bierze te boksy na siebie, trzyma tą gardę, a tak naprawdę to już nie wiem, co musiałoby się stać takiego, że otwierając, nie wiem, gazetę, wchodząc w internet, powiedziałby pan, no nie, no to już jest po prostu przesada, tego już nie wytrzymam. Nie no, przecież ja to mówię codziennie, że to już jest przesada. Znaczy to, co się dzieje w polskiej polityce, to jest przesada. Ale mnie bardziej interesuje, bo to każdy sobie na swój i widzi, co się dzieje i każdy ma swój ten teren, na który patrzy, ale jednak mnie bardziej interesuje tutaj osoba prywatna. Łapać szczęście każdego dnia.
I to nawet wiele razy każdego dnia łapać szczęście, bo ono jest na wyciągnięcie ręki. Każdy z nas może swoje szczęście znaleźć codziennie, cieszyć się, uśmiechać, radować. Ale wie pan, że pan tak mówi, naprawdę, jak taki coach. Na tym pan też zarabia? Tak? Tak. Nie jestem coachem, nie zarabiam na tym, co mówię. Podsunęłam teraz pomysł? Nigdy nie zarabiałem, nigdy nie, to nie są moje, to nie są moje klimaty do zarabiania. To jest naprawdę, to jest absolutnie możliwe. Jeśli nie jest to kosztem innego człowieka, to jest wszystko okej. Panie premierze, a lubię takie pytania, lubię je zadawać, zwłaszcza mężczyznom. Czego nigdy nie chciałby pan usłyszeć od kobiety? Już parę rzeczy usłyszałem, których nie chciałbym usłyszeć, ale nie chcę ich powtarzać. Na pewno są rzeczy przykre i kobiety mówią to, co myślą i nawet czasem, jeśli potem przepraszają, to warto to wziąć sobie do serca. Bo kobiety nigdy nie mówią, żeby powiedzieć, tak? Tylko naprawdę mówią to, co myślą, więc zawsze warto to sobie przyjąć trochę do siebie. Ja zwracam uwagę na to, co kobiety mówią. A czego by pan nie potrafił powiedzieć kobiecie? Byłoby panu trudno? W ogóle złych rzeczy staram się nie mówić. Nie, to są ogólniki. Jak się jest premierem, to na takie pytanie się odpowiada z jakimś szczegółem. Nie, kobieta, naprawdę fizyk. Kobieta, zawsze kobieta musi być obdarowywana szacunkiem, naprawdę. Szacunek to jest minimum. Świetnie. Co sprawiłoby panu trudność, żeby powiedzieć to kobiecie? No, znaczy na pewno przeklinanie wobec kobiety. A może, że jej się nie kocha? Panie premierze, nie, 40... Nie, to nie jest... To nie? No, bo... To, no, nie chodzi o to, no prawda nie może boleć. To nie jest, znaczy może no boleć, jak się ale z prawdą zostaje solo, no ale, to... ale prawda to jest prawda. No, może sposób jej powiedzenia, sposób przeprowadzenia może być nie taki, jak trzeba, ale prawda to jest prawda. No, nie możemy udawać, że jest inaczej, bo wtedy okłamujemy i siebie, i tę drugą osobę. Mhm. To teraz jeszcze tylko to wprowadzić w czyn, tak? Dokładnie. Dziękuję, już minęło 45 minut. Podobno mamy już pierwszy telefon. Dobry wieczór. Trudno. Dobry wieczór, Adrian z Tucholi. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Dobry wieczór, panie premierze. Chciałem zapytać, jak pan się zapatruje na to, że jako były prezes Rady Ministrów uczestniczył pan w takim cyrku jak walk w Fame MMA, znaczy nie w Fame MMA, tylko MMA. Mhm. I czy planuje pan jeszcze jakieś występy w oktagonie? Mhm. O tym mówiliśmy już, prawda? No nie, to była walka bokserska, czysto bokserska. Boks jest sportem olimpijskim i nie widziałem niczego zdrożnego w tym, żeby zrobić to, zwłaszcza, że była to walka charytatywna. My zbieraliśmy i zebraliśmy bardzo duże pieniądze na powstańców warszawskich. Fundacja Collins opiekuje się powstańcami warszawskimi, wydaje obiady codziennie i zajmuje się także różnymi innymi tego typu sprawami. I ja nie widziałem w tym absolutnie nic złego. Ja jestem sportowcem, amatorem, ale jestem sportowcem. Mogę o sobie tak absolutnie powiedzieć. Pułap tlenowy teraz, gdy nie trenuję jeszcze za mocno, jest na poziomie 38 lat. Jestem wytrenowany. Nie widziałem powodu, żeby nie stanąć do walki z 30 lat młodszym, młodym człowiekiem i żeby nie dać mu się położyć na deski po 2 miesiącach treningu. Nie widzę w tym absolutnie nic zdrożnego. Nawet gdybym to robił, nie wiem, za pieniądze, chociaż nie robiłem tego za pieniądze, ale nawet gdybym robił to za pieniądze, naprawdę nie widzę w tym nic zdrożnego. Premier Kanady boksuje, premier Boris Johnson, którego zresztą znam i w jednej kampanii jego uczestniczyłem, mieszkając w Londynie, też boksuje. To jest naprawdę normalny sport. No rozumiem, tak. A jeszcze takie jedno pytanie mi się nasunęło, czy mogę? No oczywiście.
Komu pan kibicuje we Francji, jeżeli chodzi o wybory? Ja naprawdę bardzo szanuję Unię Europejską. Poznałem ją i Unię Europejską i wiem, że bez Unii Europejskiej nigdy w życiu nie będziemy dostatnim krajem. Ktoś, kto dziś opowiada nam, że można zrobić, zamknąć Polskę i można zbudować bogaty kraj, nie. Nie, to jest kłamstwo absolutne. Nie ma na świecie takiego przykładu. W związku z tym, że jestem za tym, by Unia Europejska była silna, muszę wspierać Macrona, bo Le Pen może Unię Europejską od środka rozbić. A pan, panie Adrianie? Ja jestem podobnego zdania, co pan premier. Mhm. Także bardzo dziękuję za odpowiedź i życzę państwu miłego wieczoru. Dziękujemy za pytania. Ja tak sobie myślę o tym, widzisz, to jest to, co... nie jesteśmy na ty i nie wiem, czy będziemy, ale panie premierze, widocznie się zbyt swobodnie za tym barem poczułam. Panie premierze, to jest właśnie to, o czym mówiłam na początku, o tym, że jakby pan wyskoczył jak królik z kapelusza w taki sposób bycia... Patrzmy, ta gala, prawda? No dobrze, no gala MMA. Bracia Collins, jeśli się zna historię ich dotychczasowego życia, wie, jaka to jest para fajnych chłopaków, którzy musieli się skopać z życiem, żeby wyjść no, z dołu, w sensie emocjonalnym, psychicznym, finansowym też. Faceci, których ty pozna... Sorry, no. Naprawdę tu jest tylko wojna. Nie, no bo już, bo właśnie je to wkurzyło. Nie, bo wkurzyło mnie to, że jest ktoś, kto był premierem, zakłada krótkie spodenki, idzie walczyć. Ja już powiedziałam, że ta walka mi się, panie premierze, nie podobała w sensie technicznym. No raczej była dla mnie taką zabawą. Ale zbieracie pieniądze na szczytny cel i z tego jest po prostu jazda. Ciekawa jestem, nie mówię do pana Adriana, bo bardzo miły telefon, ale do tych innych wszystkich panów, którzy piszą z tymi nikami, czy oni by tam wyszli, czy w ogóle ktoś chciałby, żeby oni tam nie, ale wyszli? Pani Małgorzato, no. Po pierwsze, my naprawdę waliliśmy się po gębach. Naprawdę waliliśmy się i Rafał Collins, którego poznałem w Londynie na zmywaku, Wódka się knajpa nazywała, już jej nie ma, a naprawdę jedna wódka z najlepszych... Wódka. Jedna z najlepszych polskich knajp w Londynie na Kensington. I tam go poznałem i on naprawdę chciał mnie powalić na deski, a mnie się udało przed nim obronić i zadać trochę ciosów. To jako usprawiedliwienie. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, że pewnie są jakieś granice tego, jak polityk, czy były polityk. No to znaczy, czego nie powinien nie zrobić? Wiem. Ja nie wiem, czy a dla była mnie jakaś są... taka propozycja? Ja nie wiem, czy są dla mnie... Tak. Na przykład co? No nie wiem, wiele razy dostałem nie wiele propozycje. Razy, raz. Wiele razy dostałem propozycje, nie, na przykład tańca z gwiazdami. Mhm. Ja dostałam tańca na lodzie. O, na lodzie to może by mi... Żartuję. Ale ja wtedy chodziłam o kulach, więc była ta propozycja dosyć śmieszna. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówi Marcin Niewiec z Kolonii. Bardzo się cieszę, że będę chcieli państwu dodzwonić. Ogólnie udało się tak jest w czasie szoku. Trochę źle pana słyszymy. Nie wiem, czy pan ma za blisko, czy panie Adamie, jak to można poradzić? Jak teraz? Lepiej. Lepiej. No, strasznie się cieszę, że udało mi się do państwa zadzwonić. I to jest mój pierwszy raz. Za pierwszy raz mi się udało. Strasznie się cieszę, że widzę pana Kazimierza, że widzę panią Małgosię. I tu takie pierwsze pytanie do pani Małgosi. Dlaczego pani tak blisko siedzi, panie Kazimierze? W ogóle nie siedzę, ja stoję, dlatego że mam kontuzję, blokadę pleców i nie mogę siedzieć, tylko stoję. I wie pan ale co? Ale czemu tak blisko? Czemu tak blisko, jakby pani chciała wejść na jego normalnie? Powiem panu, nie, nigdy nie, raczej nie zdarzyło mi się chyba w telewizjach wchodzić na gościa. Natomiast jak pan chce serio odpowiedzi, to na pewno jak ludzie ze sobą rozmawiają i ten dystans, ja jestem takiej telewizji nauczona, jest krótki, mały, to się inaczej rozmawia. To się nie ma wtedy uczucia, że jest w jakimś studiu, w jakiejś przestrzeni i się odgrywa jakiś teatr, tylko rozmawia się z drugim człowiekiem. Czy to satysfakcjonuje tak, ja pana? Tak, tak było trochę żartne powiedziane. No, a ja od razu serio, prawda? Czy pan Kazimierz nie czuje się tak wystresowany pod tą pani Małgosi?
Czuje się pan premier zestresowany? Nie, ja w ogóle myślę, że już naprawdę nie wiem, co to jest stres. I absolutnie nie po to przychodzę. Czyli kobieta blisko nie jest stresem? Nie, nie, no wręcz przeciwnie. Ale chodzi o to, że ja nie przyszedłbym do programu, gdybym miał czuć się zestresowany. Taki program jest właśnie po to, żeby fajnie sobie porozmawiać o różnych ciekawych rzeczach, mam nadzieję, w obecności widowni. Tak, panie Kazimierzu, chciałbym jeszcze do pana powiedzieć, póki jeszcze na antenie jestem, że był pan jedynym politykiem z PiS-u, którego naprawdę bardzo lubiłem. Ja pan jedyny, kurczę, ja poczucie humoru, jak mało, który jest w tej frakcji, naprawdę. I super, do tej pory pana bardzo lubię i życzę państwu miłego wieczoru. Dziękuję. I nawzajem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy ja już zadałam to pytanie, czy pan premier ma takie poczucie, że takim po tym skopaniu się, biorę cudzysłów, z życiem prywatnym, politycznym i tak dalej, gdzieś wyszedł na swoją prostą? Tak. Mhm. Tak, tak. No i nie, już jakiś czas temu. Tak, to troszkę trwało rzeczywiście i szukałem tych dróg, czym się zajmować, co robić, gdzie znajdować to szczęście. I myślę, że znalazłem, że to jest w tej chwili to, co robię, to jest to, co lubię robić i zawodowo, i prywatnie, i rodzinnie. Jak najbardziej. Super. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Napisałam nawet wczoraj, że będę wisieć na telefonie. A to pani. Ale tak to ja. Przygotowałam się i jestem zszokowana, że tak szybko się dodzwoniłam, więc muszę powiedzieć, że po pierwsze uwielbiam pani kolor włosów, a do pana Kazimierza kilka takich słów, że jestem pod wrażeniem, że przychodzi pan do tego typu programów i odpowiada pan na żywo po całej historii, która większość polityków prawdopodobnie schowaliby się gdzieś daleko, daleko, głęboko. Jestem pod wrażeniem. Mhm. Naprawdę. Taki mały komentarz chciałam powiedzieć, że kiedy Donald Tusk występuje w krótkich spodenkach, to nikt mu nie mówi, że to jest nieodpowiednie, więc jak najbardziej na ringu ma pan prawo to robić. I w zasadzie to tyle. Jestem absolutnie pod wrażeniem, że chce pan występować jeszcze publicznie i zawsze chętnie oglądam. Dziękuję bardzo. Pamiętam pana, jak byłam na pierwszym roku studiów politologii i troszeczkę zmienił pan mimo wszystko tą politykę z takiej sztywnej na taką właśnie luźną. Teraz starają się tak robić, ale to było bardziej naturalne, wydaje mi się. Uh-huh. A skąd pan, skąd pani dzwoni? Paryża. Paryża. Piękny miasto. Piękny Paryż. Pozdrawiam. Ale proszę nie mówić, że widzi pani w tej chwili wieżę Eiffla. A nie, niestety. Mhm. Niestety, mieszkam trochę dalej. Mhm. Widzę codziennie, kiedy jeżdżę do pracy, ale nie. No to wszystkiego dobrego, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszyscy tutaj, patrząc w ten sposób, chciałam powiedzieć też panu, który wcześniej dzwonił, również bieramy Macrona, ale tak z powodu bardziej, że chyba mniejsze zło. Mhm. No to tak zawsze są takie wybory, prawda? Właściwie. No, rzadko bywają. Się zdarzają takie zero-jedynkowe. Która jest z Polski, a mieszka we Francji, jest to troszeczkę mniejsze zło, natomiast no tutaj jednak, no podziały są wielkie, ale jednak Macron wydaje mi się, że wygra. Mhm. Nie zajmuję linii, pozdrawiam bardzo serdecznie, ciepło. I może do usłyszenia. Serdeczne podziękowanie. Chciałabym być częściej kobietą, która dzwoni, bo jednak jest nas mało, które to wygląda. No tak, bo taki kanał sportowy, a przecież kobiety, tak jak ja na przykład, nie mają pojęcia o sporcie, w związku z tym to jakby się powinno wykluczać, tak? Co jest zaskakujące, dlatego że w Polsce każdy zna się na sporcie, na medycynie, na polityce, na prawie, na wszystkim. Pozdrawiamy bardzo dziękuję. Serdecznie. Pani właśnie powiedziała, widzisz, o tym, o tej...
To jest trzeci raz. No musimy przejść, nie ma. Nie, to się nie może teraz zdarzyć. Panie premierze, pani mówiła o tym, że podziwia tą postawę, taką siłę psychiczną, żeby robić to, co właściwie politykowi, czego nie, politykowi nie wypada robić. Gdzieś przeczytałam takie zdanie, być może nawet na Instagramie, warto zresztą zaglądać na Instagrama pana premiera, bo tam pod każdym zdjęciem radosnym też trochę gorzkich rzeczy można przeczytać o nas samych. Nawet nie mówię tutaj o polityce, ale jest takie zdanie, że, bo tutaj mamy, ćwiczymy mięśnie, tak? Biegamy, pływamy i tak dalej, i tak dalej, ale że tak naprawdę cała rzecz polega na tym, że nawet przy tym bieganiu, pływaniu, to trzeba trenować głowę. Tak, to prawda. To jest, w ogóle wszystko siedzi w naszej głowie. Naprawdę. Większość naszych spraw, jak się zagłębi człowiek w to, w jaki sposób człowiek w ogóle myśli, w jaki sposób te neurony tam kombinują, czego poszukują, w jaki sposób przekazują te informacje, skąd je wydobywają, to jest absolutnie fascynujące, ale to także powoduje, że jesteśmy w stanie nad tym, nad swoimi myślami trochę zapanować. Tak? I z tego wynikają jakieś tam takie porady, na przykład, że wieczorem to warto poczytać jakąś spokojną książkę albo posłuchać spokojnej muzyki tuż przed spaniem, żeby ten sen był głębszy i spokojniejszy. I to też się panu prawda? Udaje? Tak, oczywiście zawsze słucham muzyki przed zaśnięciem. Właśnie spokojnej. Mam różne swoje takie, ale to są starocie. No, to... Z polskich to jest oczywiście Perfekt, który absolutnie uwielbiam. Ale to trzeba wiedzieć, kiedy zejść z sceny, tak? No i zszedłem. O co chodzi? Już zszedłem i nie wrócę, więc nie mam z tym problemów. Ale też jest na przykład Kwiat Jabłoni. No, genialne, naprawdę świetne. Super piosenki mają. Naprawdę. I to też takie spokojne, takie, że a ktoś panu pomaga w wybieraniu płyt, czy po prostu idzie pan? Nie, no, oczywiście ja rozmawiam dużo z ludźmi. Z ludźmi rozmawiam. Zaczepiają pana? I też rozmawiam ze swoimi dziećmi, które są dorosłe i bardzo dużo. Ja w ogóle chyba zawsze taki byłem, że lubiłem spotykać się z ludźmi, którzy przynajmniej w jakiejś dziedzinie są dużo lepsi ode mnie. Ja lubię mistrzów. Ja lubię i to mistrzów intelektu. To jest jakby dowolna strefa, tak? Sfera. Dlatego, że ja się bardzo dużo potrafię od nich nauczyć. A jako, że mam to wykształcenie jednak ścisłe, fizyczne, to dla mnie analiza tego wszystkiego jest dużo łatwiejsza pewnie niż u innych i dlatego mogę sobie z tym poradzić. Panie Adamie, czy ja usłyszałam, że mamy telefon? Czy mi się... Tak, jasne, że mamy, powiedział pan Adam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, chciałbym zadać w formie takiej klamry. Mówi pan, jak oglądam w tej chwili joga, sport i tak dalej, bije od pana taka bardzo pozytywna, spokojna energia. I kiedy pamiętam pana z czasów zaangażowania w politykę, również pan takim człowiekiem pozytywnym był. Słucham teraz czasami pana wywiadów na temat obecnej partii rządzącej PiS, którą pan krytykuje. Był pan premierem w rządzie PiS. Ja od momentu, kiedy tylko zobaczyłem Kaczyńskiego w polityce, tak jak mówił Bogusław Linda, bo to złota kobieta była, to ja intuicyjnie zawsze miałem takie poczucie irracjonalne, intuicyjne, bo to zły człowiek jest. I chciałem pana zapytać, jak się pan czuje z tym okresem, kiedy pan był zaangażowany w PiS, w tą politykę, do której partii zupełnie panu nie pasuje charakterologicznie, osobowościowo, energetycznie, a tym, co pan mówi teraz, co się stało, wyciągnął pan jakieś wnioski?
No tak, człowiek popełnia błędy, no muszę to powiedzieć, tak. Mógłbym ładnie z tego wybrnąć, mówiąc, że w polityce nie ma dobrych ludzi, albo że jest ich bardzo mało, więc trzeba współpracować z takimi, z jakimi jacy są. Ale nie, to nie o to chodzi. Rzeczywiście było tak, że w tym czasie po rządach lewicy było sporo nieporządku w Polsce i to porządkowanie Polski mi zaimponowało. Ja nigdy wcześniej nie byłem jakimś specjalnym zwolennikiem Kaczyńskiego, ale uznałem, że to ten jego ogląd Polski, że potrzeba uporządkowania wielu rzeczy i wzmocnienia Polski, on mi się trochę spodobał. Wtedy Kaczyński był jeszcze troszeczkę inny. Naprawdę 10 kwietnia go radykalnie zmienił. My spotykaliśmy go z polskim biznesem, my staraliśmy się uczyć go trochę ekonomii. Proszę zwrócić uwagę, że ja przygotowałem wtedy na przykład podatki, zmniejszenie skali podatkowej na 32,19% i mój rząd przeprowadził tę zmianę podatkową, korzystną dla właściwie wszystkich podatników. A Jarosław Kaczyński, nie pamiętam, czy 6 czy 8 miesięcy wcześniej głosował za stawką 50%. Także nam udało się namówić go do różnych racjonalnych ruchów, no, ale tylko do niektórych. Widać, że inni pociągnęli go już wtedy, gdy ja odszedłem, do różnych niecnych działań, jak chociażby tych wobec Lepera. No a teraz to już szkoda mówić, zwłaszcza w kanale sportowym. Właśnie mi ten człowiek nigdy się nie kojarzył z porządkowaniem, tylko zawsze mi się kojarzył, zawsze był, jest i będzie człowiekiem burzenia, dekonstrukcji, zarządzania przez konflikt. I tak jak się patrzę na pana dzisiaj, i nawet jak pamiętam pana z tamtych czasów, bo jestem od pana trochę starszy. No po głosie tego nie tak słychać. Energetycznie. No, taką, wie pan, taką jakby taką duszą człowieka pan mi, no, nie pasuje zupełnie do tej bajki, w której pan był. Gratuluję panu tego, że pan to wyczuł wcześniej niż ja, ale ja jeszcze nie za późno, tak chyba myślę. I jeszcze tylko mam takie pytanie, właściwie przemyślenie do pani Małgorzaty. Bo nie wiem, czy pani zawsze tak w takiej pozycji stojącej rozmawiała w poprzednich programach? Nie. Dzisiaj tylko? Nie. Powiedziałam to dzisiaj na 4 godziny przed programem. Właściwie powinnam skończyć na blokadzie. Mam dużą kontuzję i mogę tylko stać. Ale ponieważ poczytałam sobie komentarze pod programem i rzeczywiście miałam pierwszy taki odruch, żeby zadzwonić. To byłby pierwszy program na żywo w życiu, a zrobiłam kilkaset, który musiałabym odwołać. To pomyślałam, że zawsze musi być ten pierwszy raz i że mimo wszystko przyjdę, ale tylko jeśli stoję, bo nie mogę siedzieć. Natomiast, żeby to zakończyć tak pół żartem, pół serio, bo pewnie pan też tego nie słyszał, odnalazłam się jakoś w pozycji takiej stojącej, barmańskiej, dziennikarskiej i być może następny program, a na końcu powiem, kto będzie gościem, już będę w tej pozycji. Dobrze się czuję, wie pan, jak stoję, jakoś lepiej niż jak siedzę. Ale to jest czysta, tylko że woda. Tak. Ale no to bardzo współczuję. Natomiast nie polecałbym, bo ja na miejscu pana Kazimierza czułbym się bardzo niekomfortowo, kiedy... Czuł się, ale jakiś dyskomfort... A ja siedzę. No, czuł się pan premier, ale jakiś dyskomfort gość musi mieć, żeby prowadząca miała szansę. Czy ma pan jeszcze jakieś pytanie? Nie. Pani język, pani Małgorzata, wystarczy za dyskomfort, także zachęcam do pozycji siedzącej. Pozdrawiam, dobranoc. Dobranoc. Mówiłeś...
No to jest jakaś już, nie wiem, o co tu chodzi. Tak miło nam się rozmawia. Ale ja jednak mam tak jednak. Fajniej, jak, to, jak ja z premierem, niż tak po imieniu. Ale widocznie to jest ta naturalność. Tak, rzeczywiście, to jest nasze dopiero drugie spotkanie. Mówił pan premier, użył słowa mistrz. Boleję szczerze nad czymś takim, że dla wielu, wielu młodych ludzi słowo mistrz oznacza starca, staruszka. Kogoś, kogo należy odłożyć ad acta. Ja miałam szczęście w czasach swojej młodości spotykać wspaniałych mistrzów, mądrych ludzi i szybko się orientowałam, że jestem przy nich po prostu głupiutka. I że jeśli chcę się w życiu czegoś dowiedzieć, to ich słucham, bo nie ma innej drogi. Tak jak wszyscy ci ludzie tutaj, którzy są. To, co chyba powiedział, bo pan premier wspomniał Lindę, że mistrzem jest się raz i na zawsze. Tak, mistrz to mistrz, to się rozpoznaje od razu. Jak spotkałem chociażby mistrza świata Roberta Złotka, który był moim trenerem przez 2 miesiące w tym boksie, to ja od razu zobaczyłem, bo to nie tylko chodzi o to, jakie on ma ruchy, jaką on ma wiedzę o boksie, o zadawanych ciosach, o unikach, o tym wszystkim. Nie, to jeszcze nie czyni mistrza. On jest mistrzem, bo on jest niesamowitym człowiekiem. On jest pełnym człowiekiem i z niego ta nie tylko wiedza i kompetencja bokserska, ale taka życiowa absolutnie płynie, mimo że on jest dużo młodszy ode mnie, to ja od razu wiedziałem, że mam do czynienia z mistrzem i to było genialne, bo spotykanie mistrzów na swojej drodze, ja miałem to szczęście, że spotkałem ich naprawdę bardzo wielu i to w bardzo wielu krajach. I dlatego powiedziałem, że skończyłem uniwersytet wyjazdowy, bo to właśnie to spotkanie ucznia z tymi mistrzami spowodowało, że ja otworzyłem się dużo bardziej na świat i zobaczyłem, że ludzi warto cenić nie z powodów ich wiary, przekonań, koloru skóry, portfela, czy języka, czy czegokolwiek innego, tylko ze względu na to, czy są dobrzy, czy są źli, czy są wewnętrznie piękni, czy okrutnie brzydcy. I to się zdarza u każdego. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomek z Łodzi. Panie premierze, ja mam taką sprawę. Pamiętam, jak pan został premierem, wyskoczył pan nagle znikąd. I było to wszystko bardzo pozytywne, bo wszędzie się pan pojawiał, były przecięcia stęg, kłady, spotykania z ludźmi, było wszystko okej. Okay. Studniówki. Tam pan musi przyznać. Tak. I pana, ludzie nawet pana lubili, nie można powiedzieć, że nie. No 70% ponad. Poparcie. Tak, czyli bardzo dużo. Ale wydaje mi się, że po tych wszystkich sprawach związanych z pana poprzednią narzeczoną żoną. Ja mam problemy, żeby pana teraz normalnie odbierać jako polityka, który próbuje komentować obecną sytuację. I co z tym mamy zrobić? Czy pan się też z tym zgadza, czy... Nie wiem, tylko tak się po prostu pytam, czy też się pan z tym zgadza, czy pani też się z tym zgadza, że jednak trochę w oczach ludzi stracił pan wiarygodność poprzez wywlekanie tych wszystkich brudów w gazetach. Na pewno nie było to pana zamierzeniem, żeby tam się znaleźć, ale... Ale się znalazł. Prasa brukowa jest bardzo brutalna i od zera do bohatera praktycznie. To co, panie premierze, co pan tu odpowie? Znaczy od bohatera do zera. Sprawa ma parę, że tak powiem, ścieżek, jeśli o to chodzi, bo pierwsza ścieżka to jest jednak taka, że przyjmijmy to, że to miało miejsce już wiele lat temu. Wiele lat temu. To było mniej więcej 9 lat temu. Czas upływa. Ile można czekać, ile trzeba po alarmie bombowym siedzieć w bunkrze. Po drugie,
Ja jednak myślę, że warto dojść do takiego przekonania, że warto rozmawiać na treści, a nie na osoby mówiące. Naprawdę staram się to całe życie robić, żeby poznawać ludzi po owocach, a nie po tym, co się o ludziach mówi. Więc jeśli ktoś chce ze mną, ja mówię, opisuję dzisiejszą rzeczywistość i ktoś się z tym nie zgadza, to bardzo fajnie, jeśli chce ze mną polemizować i ja z przyjemnością polemizuję. Natomiast jeśli ktoś chce mi powiedzieć, ty nie masz prawa tego mówić, bo to nie jest metoda. To nie jest metoda, bo... No tak, ale ja nie mówię o tym, że nie ma pan prawa, tylko chodzi mi o to, że jednak trochę stracił pan wiarygodność w oczach ludzi poprzez te wszystkie zawirowania, które były, których na pewno pan nie chciał. Dlatego nie jestem politykiem i nie będę już politykiem. I nie wracam do polityki i nie jestem tu dziś po to, żeby wracać do polityki, tylko po to, żeby pokazać także siebie jako człowieka wiekowego, ale aktywnego fizycznie. I myślę, że w kanale sportowym promocja sportu także 60-latków ma jakiś sens. Który ma wydolność oddechową 38-latka, no, dziś. Tak? Zajdę niżej, spokojnie. To dobrze, no to gratuluję w takim razie. No dobrze, to wszystko. To miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Nie jestem, panie premierze, tutaj absolutnie adwokatem diabła, ale jest takie powiedzenie, kto czyta, nie błądzi. I gdyby tak przejrzeć życiorysy Willy Branta, prezydentów francuskich, amerykańskich, premierów, polityków, to gdzieś tam jednak to społeczeństwo miało większe przyzwolenie na to, że prywatnie ten człowiek jest prywatnym człowiekiem. Ze wszystkimi swoimi też skazami i no to na pewno nie było niefajne, ale to też coś mówi o nas, że tak bardzo to ludzi, którzy pana obserwowali, pani Małgorzato, ma prawo, ja się nie burzę na to, naprawdę. Ktoś nie chce mnie słuchać, czytać, nie musi, ja się naprawdę nigdzie nie narzukam. Ale tylko powiem tak, że to... No ale to uwiera, widzi pan premier sam, że no, to ale, gdzieś powraca. A to tak? lepiej być premierem i codziennie kłamać? Nie, lepiej być premierem wtedy, wypowiadać ale i komentować i mówić wszystko. Ale dlaczego awersji takiej pan premier nie zakłada, że można być premierem i tak po Bożemu wszystko, no, ale żeby grało? Nikt im nie zarzuca, że oni się wypowiadają. Albo przez 12 lat narzucać comiesięczne obchody śmierci kogoś bardzo ważnego i to tragicznej śmierci, ale jednak co miesiąc... No tak, ale to są rzeczy jednak nieporównywalne i to nawet nie mamy co w to brnąć. Chodzi o to, że sposób, w jaki to wszystko się odbyło, to, o czym już mówimy, że było dawno. Ale takich polityków, którzy mają którąś już żonę, którzy się rozwodzą, kochankę, którzy mają nie bójmy się tego słowa. Mamy następny telefon. Boże. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan się nie rozłączył, ale widzę, że pan premier się tu ożywił. W tym temacie. Nie, już nie. Ale każda odpowiedź na takie pytanie, bo po to tutaj też jesteśmy, żeby ludzie zadawali pytania, to uważam, że robi jakąś robotę, no, że trzeba tą przyłbicę jednak. I jest telefon kolejny, no to zobaczymy, co teraz będzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomek z Warszawy się kłania. Ja mam taką krótką uwagę, może nie wiem, czy to można nazwać pytaniem, czy pan premier nie ma poczucia, że mimo wszystko zmarynował swój potencjał polityczny, tak? Już jakby po tym czasie odejścia z PiS-u. I mimo wszystko, czy nie uważa pan, że będąc premierem, często występował pan w telewizji Trwam, w Radiu Maryja, a teraz często występuje pan w TVN jako taki naczelny komentator, gdzie oni zapraszają ludzi, którzy no, z góry wiadomo, że krytykują PiS, krytykują prezydenta Dudę. Czy nie uważa pan to trochę za hipokryzję, że jest pan w jakiś sposób wykorzystywany, tak, że jest pan zapraszany głównie dlatego, że z góry wiadomo, że pan
krytykuje PiS. No, to taka moja luźna uwaga. No ale bardzo fajnie, dziękujemy za to. Ja tylko mogę powiedzieć, że w Radiu Maryja byłem tylko raz. W życiu w ogóle tylko raz. Bo co, raz. Więcej nie zaprosili? Nie miałem takiej potrzeby i nie czuję tego, że tam byłem za coś, co było tak, dobre. Bo nie chcę odpowiadać za pana premiera, ale czy to nie jest tak, że świat normalny to byłby wtedy, kiedy powiedzmy były premier Kazimierz Marcinkiewicz wszędzie, gdzie idzie, teraz na przykład do różnych stacji, do różnych, mówi swoje zdanie i tyle. I to jest jego zdanie i albo jest tam zapraszany, albo nie. To nie tak nie powinno być? No ale myślę, że ja w ogóle taki byłem. Ja byłem wtedy i w Radiu Maryja i byłem u Lisa na wywiadzie, więc to nie było tak, że ja chodziłem tylko do jakichś mediów. Raczej traktowałem wszystkich mniej więcej podobnie. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Bo premierem się jest Polski. I służy się wszystkim Polakom. Słowo służba dziś w polityce już właściwie nie istnieje nawet. A nie mówiąc już o tym, że Polska jest naprawdę bardzo dziś podzielona. Ja starałem się robić wszystko, żeby takich podziałów nie było. A takie mam pytanie. A jak pan premier biegnie? Tak, bierze udział w triatlonie, to wszyscy myślicie tak samo, czy biegną tam różni Polacy? Nie, i wszyscy absolutnie biegną nie. Po to, żeby dobiec do mety? Nie, jesteśmy bardzo różni jesteśmy, ale bardzo się lubimy i to jest kapitalne, bo my się uśmiechamy do siebie, my sobie pomagamy, my się wspieramy, my rozmawiamy wcześniej, przed, po, w trakcie. To jest naprawdę, to jest kapitalne, podajemy sobie wodę, to jest, a wiemy, że różnimy się w poglądach. A skąd kompletnie. Wiecie? No jest, dziś ludzie swoje poglądy wyrzucają w social mediach, więc jakoś tam wiemy, że się różnimy, ale robimy telefon. Razem to samo z uśmiechem. Mamy następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z tej strony jeszcze raz Maciej z Niemiec. Dobry wieczór. Zgadaliśmy dzisiaj. Cieszę się, że jeszcze raz się udało. Chciałbym zapytać jeszcze, bo mnie tu mama bije po głowie, co oglądamy wasz kanał dzisiaj. Dlaczego jeszcze na ty nie przyszliście? Kogo? Dlaczego jeszcze nie przyszliście na ty? Bo pani Małgorzata nie zaproponowała tego. Nie, no. No właśnie, pani Małgosiu, to zależy od kobiety chyba, że pani kobieta. Tak, ale ja uważam, ale ja uważam, proszę odpowiedzieć mamie, kłaniać się mamie, bo mamy to są najważniejsze i trzeba je kochać, szanować, tak? Że dziennikarze i dziennikarki nie przechodzą z premierami na ty. I było to spowodowane tylko tym, że jestem dzisiaj w innej pozycji, znaczy stoję i już. I to jest moje zdanie. Dobra. Dobrze, tak i tak uważam. Tak uważam. Nie mam problemu. Bo widzę, że tutaj już się nam czas zbliża, ale mam takie pytanie. Czy to, co dzisiaj mówili dzwoniący, co mogło się nie podobać albo myślą inaczej niż pan premier, czy to jest tak, że pan premier wychodzi stąd i mówi, a tam mam w nosie, co on tam wie, czy jednak to dziś idzie z Kazimierzem Marcinkiewiczem i w samochodzie tym białym, którym przyjechał, właśnie o tych będzie myślał, pomyśli. Ja już właściwie trochę odpowiedziałem na to pytanie. Tak? Historia jest po to, żeby z niej czerpać, żeby uczyć się, zwłaszcza na błędach, żeby drugi raz tych samych błędów nie popełniać. Ale to jest historia. Nasze życie jest przed nami. I to jest to, co będzie za godzinę, za dzień, obiecuje za pan tydzień. Premier? Absolutnie tak jest. Naprawdę proszę mi wierzyć, że ja tylko i wyłącznie żyję przyszłością, bo ja przeszłość swoją już głęboko przetrawiłem. I wystarczy. Ostatni telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam pytanie, panie premierze. Co się stało z tymi taśmami pana świętej pamięci Leppera? I co naprawdę się z nim stało? Ale co naprawdę oczekuje pan teraz odpowiedzi na to pytanie? No tak, tak, oczekuję odpowiedzi od pana premiera. No ja wiem, od pana premiera. Ja nie mam pojęcia. Znałem Andrzeja Leppera bardzo dobrze, choć krótko.
Bardzo go szanowałem. Był naprawdę trybunem ludowym. Był ważnym politykiem. Był ciekawym politykiem. I jest tak, że był bardzo niewygodny dla bardzo wielu na scenie politycznej. Myślę, że dla bardzo wielu części strony politycznej. Myślę, że to, co się w 2007 roku stało i co zrobiły z nim służby specjalne, to było naprawdę bardzo nieeleganckie, ale nic więcej nie wiem. Nic więcej nie wiem, jeśli chodzi o to, co było po tym, jak on przestał być premierem. Naprawdę kompletnie nic więcej na ten temat nie wiem. Ja wtedy byłem już w Londynie. Mhm. Super, dziękuję za odpowiedź. Dziękujemy. Do widzenia. I teraz ja mam pytanie ostatnie. Bo gdyby życie pana premiera odwrócić, gdyby się zaczęło odbiegania od pięściarstwa, bo się już tego nauczyłam, że pięściarz od jogi, czego tam jeszcze, co tutaj mamy. No te wszystkie te dziedziny sportu, które pan uprawia. Gdyby się od tego zaczęło i taki Kazimierz Marcinkiewicz miałby 40 lat, to czy mogłoby się tak zdarzyć teoretycznie? Bo dzisiaj patrzymy na braci Kliczko, którzy przyszli do tego miejsca, którym są teraz, tego piekła z boksu. Bo dzisiaj patrzymy z podziwem, cały świat patrzy na prezydenta Ukrainy, który nie wiem, czy u nas by to przeszło, bo tu nie można wskoczyć w szczytnym celu na ring i walczyć, żeby powstańcy dostali pieniądze. Myślę o prezydencie Ukrainy, który wygrywał taniec z gwiazdami, on przyjął. Był komikiem, a dzisiaj jest jakimś punktem odniesienia dla nas wszystkich, chyba ludzi na świecie, jeśli chodzi o przyzwoitość i odwagę. Gdyby to tak odwrócić historię życia Marcinkiewicza, fajniejszy byłby ten film? Ona może byłby fajniejszy, ale ona nie byłaby tak bardzo odwrócona, dlatego że ja uprawiałem bardzo dużo sportu ale w młodości. Finał. Mówię o finale. Tak, no być może rzeczywiście za szybko mnie to spotkało, co spotkało. Byłem może trochę za młody i nieprzygotowany, a może popełniłem jakieś błędy osobiste, ale no. Ja naprawdę, przede mną jest jeszcze cała masa życia, intensywnego życia, ciekawego życia, szczęśliwego życia, radosnego życia. Życia, które sam sobie układam i jeszcze spotkam wiele bardzo fajnych osób, w tym mistrzów, spotkam kolejnych na swojej drodze. I miłość. Też, tak. Absolutnie. Mhm. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, że pan je przyjął. Panie premierze. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję. I następnym gościem będzie Jan Nowicki. I tutaj za panem premierem Marcinkiewiczem powiem jest, jest, jest. Prawdziwy mistrz. Do widzenia i do zobaczenia.